dzisiaj z okazji zakończenia projektu. Jest to konferencja CIM, czyli Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Także witam serdecznie ich uczestników przede wszystkim projektu. Program był realizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka wraz z partnerami Europejskim Centrum Rozwoju Lokalnego oraz z cyklistami, z Towarzystwem Cyklistów z Małopolski. Dzień dobry! Dzień dobry! My jesteśmy z przedszkola, jesteśmy grupą starszaków. Chodzimy na drugą zmianę, stąd nasza obecność tutaj serdecznie witamy i na program zapraszamy. Woda idzie, woda, kto za nim tam dąża, coraz więcej wody dziś i coraz mniej słońca, coraz więcej wody dziś i coraz mniej słońca. Pana Szulca, Przewodniczącego Rady. Dalej pani Ewa Brubel. Ja rozwoju kultury i tak dalej. Państwo nie pamiętacie, chyba ja to pamiętam dokładnie, że pani Ewa jest pomysłodawcą Dni Nowego Miasteczka, tak, które się odbywają w tych latach. Pani Milczarek, przecież cała historia Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku. No, oprócz szyby jeszcze historia Rumakowa. Historia sportu, Słuchajcie Państwo, Tadeusz Ostrowski, no przecież historia i kresów, czyli tych, którzy tutaj przyjechali z kresów. Człowiek, który no, ma chyba, można powiedzieć, największą w województwie tutaj wiedzę, jeśli chodzi o sprawy związane z kresowiakami. Historia bankowości też reprezentowana jest dzisiaj i historia historii.
osobom, które bezpośrednio duży wkład miały właśnie w organizacji. Panią dziękujemy i to jest Wasza intencja, dzisiejsze to wystąpienie. Także zobaczcie, ludzie jednak się potrafią zintegrować, chcą coś zrobić dla innych. Także bardzo dziękujemy. Dziękujemy Pani Ewie Hoffman z Kampi. Pani Krystynie Beciu. Dziękujemy bardzo, Krysiu. Panią Gosię poproszę, Żmijowską. Bardzo dziękujemy. Również bardzo. No i słuchajcie, jeszcze chciałabym tą ostatnią różę wręczyć dla osoby, która zawsze tutaj filmowała nas. Dziękujemy Fundacji Wzgórz Galkowskich, Europejskiemu Centrum Rozwoju Lokalnego, bo też tu ma siedzibę. Bardzo dziękuję Panie Prezesie. Również w imieniu Fundacji dziękujemy i składamy na ręce Pani Heniu ten bukiet. Dziękowania Twojej współpracy między Stowarzyszeniem Przyjaciół Nowego Miasteczka, a też przed Fundacją, pracowników, którzy byli zaangażowani w realizację tego projektu. I mam nadzieję, że przed nami kolejne projekty, w których będziemy. Za udział w konferencji, za tak liczne przybycie, że swój czas prywatny wygospodarzyliście i przybyliście do nas.